najgorszą rzęsę odklejać, nie? I by się prawda wyszła na jaw, a nikt jej tu nie potrzebuje, bo ludzie nie po to wchodzą na Instagram, żeby prawdę oglądać. My musimy to zrobić jeszcze raz. Uwaga, dzisiaj godnie zastępujesz Ewę Chodakowską, z którą miałam ćwiczyć. Tak jest. Więc bierzemy się. Nie ma już bez żadnych piosenek, bez żadnych wstępów, bez żadnych gadek. Ja siadam, a ty mówisz, co mam robić. Uwaga. Więc jest tak, kochani. Strój mam odpowiedni, czyli jakby Słuchajcie, generalnie jest tak, że jestem ekspertem rzeczywiście od wszystkiego, bo mam internet od 15 lat i nie w jednej dyskusji brałam udział, ale dzisiaj skupimy się na sporcie, na aktywności fizycznej, na dążeniu do celu, na wspaniałej sylwetce, bo lato już tuż za pasem, za płotem, za progiem, za lodówką. I jestem tu, wychodzę naprzeciw waszym oczekiwaniom, pomagam Adzie się przygotować. Ewa dzisiaj wyjątkowo nie mogła. Ja jestem na ten czas, oczekiwania na ten realny trening za tydzień. Oto moja sprawdzona rada. Kochani, przede wszystkim uważam, że my za szybko przechodzimy do tego, żeby ćwiczyć, tak? Ledwo wstaniemy z kanapy, już maraton, już jakieś rekordy, już do Nowego Jorku bym pojechał, pobiegł tam z niczym. Super, wszystko super, ale po prostu można sobie bardzo łatwo zrobić krzywdę. Nie wolno takich pochopnych decyzji podejmować, bo organizm, ciało się ma tylko jedno, trzeba je szanować, ono nie jest tylko od wyglądania. Ono ma nam po prostu sprawiać przyjemność i pewne funkcje wypełniać bez szkód jakby takich trwałych. Każdy psychoterapeuta albo jakiś cieć, co ma konto na Instagramie o psychologii, powie wam, że pozytywne myślenie przyciąga pozytywne myśli, tak? Ja w to wierzę. Kluczem do sukcesu. Idźmy w to. Tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Ada zaczęła o stroju, on jest bardzo istotny. Co prawda ortopedzi mieliby coś przeciwko, żeby ćwiczyć w szpilkach, ale chyba kogo słuchamy? Ludzi, którzy mają lajki? Czy wykwalifikowanych specjalistów i lekarzy? No chyba to jest jasne, ja nie muszę nikogo przekonywać. Nie, w obecnych czasach jest to dość oczywiste. Więc mój program treningowy, który zaproponowałam Adzie, to jest tak, żeby zacząć powoli, raz, dwa razy w tygodniu, nie hop-siup, nie na hura, nie 7 razy w tygodniu, bo przepuklina i dysk po prostu wypadnie. Naprawdę to nie są tanie rzeczy. Tego na Allegro nie kupisz. Zamykasz się w pokoju, informujesz bliskich, że to jest czas na trening. Kluczem do tego, co chcesz osiągnąć, jest to, żeby wiedzieć, co chcesz osiągnąć, więc bardzo ważna jest wizualizacja. Ada i zamknąć się na klucz. Ada bardzo wspomniała, że istotne są dla niej uda, więc dopóki nie zobaczy oczyma wyobraźni, że rozłupuje włoskie orzechy, to ni chuja nie ma szansy to udać, bo co jej ciało, skąd jej ciało ma wiedzieć, co ma robić? Ono musi być przygotowane na efekt i zaczynamy powolutku, kładziemy się na ziemi, znaczy na kanapie, wyobrażamy sobie, że leżymy na macie treningowej, tak żeby lędźwie wyobraźni dotykały podłoża, żeby one absolutnie nie wysuwały się ten łuk, bo to grozi naszemu kręgosłupowi uszkodzenie. Po prostu wyobrażacie sobie, że leżycie idealnie. Dla takich, którzy są kozakami, mogą od razu deska, nie? Ja nie, bo wyobraźnia nie zna żadnych granic. Jak macie taką fantazję, możecie od razu cały trening przejechać, wyobrażając sobie, że to jest ta deska i mówiąc, kurwa, coś tym trudnego po prostu, jakby. Zachęcam. A potem podzielenie się oczywiście opinią w internecie, że to jest gówno, nie ćwiczenie i nic nie daje i nic nie zmienia. Także absolutnie internet jest duży. Każdy komentarz jest istotny. W ogóle powinniśmy zapamiętać, że wszyscy powinniśmy się wypowiadać na każdy temat. To jest pierwsza zasada korzystania z internetu. Tak. Może nie w czasie treningu, żeby nie zaburzać procesu myślowego. Więc wyobrażamy sobie Ada uda, tak? Tak. Podnosimy nożyczki. Lewa noga, prawa noga, wszystko w wyobraźni, dokładnie, bez obijania się, to tylko do wysokości, kiedy poczujemy pieczenie. Pamiętamy o oddychaniu, noga do góry, kiedy wydychamy powietrze, to wszystko musi być tak realne, żeby nas dzień później dupa bolała. Nieważne, że nie była ćwiczona. I to jest klucz do sukcesu. Raz, dwa razy w tygodniu, potem może częściej. Wiem, że teraz czekacie intensywny tydzień, bo ja bym miała permanentną biegunkę, jakbym wiedziała, że mam mieć trening Chodakowską publicznie. Nie publicznie zresztą też, bo Ewy się boję bardzo od momentu, kiedy nasza przygoda się zaczęła, gdy moje dziecko było małe i ja się po prostu boję, że ktoś jej przekazał, co ja mówiłam do monitora. To nie były miłe rzeczy. Także i to było w afekcie, ale mimo wszystko wstydnie bardzo. Mimo wszystko to nie liczy. Ja. Pod we mnie wstąpił i to było ten. I od tego zaczynamy. Kochani, nie musi, prawda nikogo nie interesuje. Interesuje ludzi przekonanie, wizualizacja. Spójrzcie wokół siebie, ilu głupich i brzydkich ludzi uważa, że są mądrzy i ładni. Cóż stoi na przeszkodzie, żebyście tak myśleli także o sobie? Tylko nie hop-siup od razu, nie, że Kate Moss ujmuje dzikie węże. Nie, nie, pomalutku. Najpierw te uda, potem może pięty, bo każdy ma na miarę swoich możliwości. To prawda, ja może nie jestem dobrym przykładem, bo nie jestem tym ideałem,
Oj, no, ale tak jak przesadzasz. Ja w internecie nie mogę być ideałem, bo to by ludzi strasznie wkurwiało. Ludzie nie szukają ładniejszych, szczęśliwszych. Ja wspominałam w tym głównym razie, wynajęłam mieszkanie od biednych ludzi, żeby ich dobrobytem nie wkurwiać i po prostu moszącym i skromnym złotem, więc... Bo ja muszę być blisko ludzi, więc jakby nie korzystam z moich rad. Ale cóż, to jakby od myśli do czynu to już jest... Od czegoś trzeba zacząć, więc mi na razie wystarczy ten poziom, ale jeżeli wy chcecie mieć sześciopak, jedne pośladki, no musicie się też zdecydować, a nie, że chłopciu, chciałabym być szczuplejsza, bo organizm buduje, on musi operować konkretem, tak? O co ci chodzi o nic? No jakbyście były przed okresem teraz. Konkret, uda, wizualizujesz, jakby zaręczam, że jak się dobrze wczujecie, to dupa będzie dzień później boleć, a ja już u Ady zauważyłam efekty i Ada potwierdzi. Tak, tak, efekty są. Jeszcze coś mówiłaś o mięśniach wewnętrznych, bardzo mnie to jakoś zainspirowało. Bo jakby nie chodzi tylko o wygląd, jakby składamy się nie tylko z tego, co widać, czy cycek, jędry na Wisły i dupa na Instagram. Nie, nie, kochani, w środku na przykład są też mięśnie kegle, bardzo istotne. Jak bardzo istotne, to będą szczególnie kobiety po porodach, które nieopatrznie kichnęły albo się zaśmiały za bardzo, tak? Ja nie będę tłumaczyć innym, nie daj Boże, żeby musieli zrozumieć, ale życie bywa figlarne, więc może się tak zdarzyć. I jak sobie wizualizujemy ćwiczenie mięśni kegla? Zamykamy oczy, wyobrażamy sobie, że siedzimy w zapchanym przedziale do Gdyni z Krakowa, jajka, kiełbasa, kabanosy, ludzie bez butów, wszystko jest grane. I chce nam się siku. No nie ma kurwa takiej możliwości, jesteśmy w pociągu 6 godzin, w tej toalecie był każdy, nawet ci, co pociągiem nie jedzą, żebyśmy z tego toalety skorzystali. I zaciskamy, bo zaciskamy, zasysamy ten morz do góry niesiami, zaganiamy. Takie gry były, kiedyś piłeczkę się łapało. To ten morz tak do góry, ja już poczujemy, że nam po prostu wypala gałki oczne i szczypie. Możemy uznać to ćwiczenie za skutecznie wykonane. I nawet jak nam się nie chce siku. Także jakby potem żadne możecie kichać, śmiać się, ba! Iść na trampoliny bez podpaski. Także serdecznie rekomenduję, czekam na to, jak wam się ten... Jeszcze wspominałaś coś o rozgrzewce, oczywiście w wyobraźni, no bo to nie możemy szaleć. No, jakby to jest prąd też, tak jak mówię, no nie ma się co porywać z motyką na słońce, więc nie 7 treningów w tygodniu. Zacznijmy od wizualizacji, ale nawet wizualizacja musi mieć określony porządek. Ona musi mieć rozgrzewkę w wyobraźni. No umówmy się, kto na początku nie robił rozgrzewki, ten wie i robił i nie robił, że już człowiek jest po tych 5 minutach scapany, już nie wiedział o chuj mu chodzić, jakby już nie miał siły doczłapać się do tego koru, do tego prawdziwego treningu, tak? Więc nawet nie ma się tu rzucać. Dopóki nie jesteście gotowi, żeby się te parę minut naprawdę zmęczyć, no to po co? No to po co, bo można sobie krzywdę zrobić. Więc rozgrzewka, jak najdłuższa, żeby organizm był rozgrzany, przygotowany. Trening partiowy, skupiony na jednym aspekcie, to mogą być pięty, to mogą być palce, nie przesadzajmy, bo naprawdę organizm ma się jeden, nie wszystko da się przeszczepić, nie wszystko da się wyretuszować. I po takim treningu bardzo ważne jest rozciąganie. Nie ma to jak rozciąganie tak z łóżka na tle i po prostu, no na kanapie najlepiej, bo to ciało jest takie, no rozciągnięte. Tak, tak, tak. Na nazwa, jak to sama się nazwa, dokładnie. A jeszcze mam takie pytanie, regeneracja, drzemka. Kiedy ta drzemka? Kiedy ta drzemka? Bo to jest bardzo ważne. Od razu po treningu, to jakby to musi być ciągiem. Ale przed rozciąganiem czy po rozciąganiu? Najpierw rozciąganie, później drzemka, później może jeszcze jedno rozciąganie, tak żeby był pełen komplet. Ada, przetrenujesz się, dobrze? Prysznic ewentualnie, nie przesadzaj, bo tak się właśnie zaczyna się z górnego C, a potem mordo o bruk. Tak się to kończy. Powolutku, stopniowo przestań, bo ci namawiali ci ludzie w internecie, z innych kątów niż moje głowy, prawda, że dasz radę, że wszystko możesz. No kurwa, tak to nie działa, trochę jednak trzeba zapracować, nie, że sześciopak. Poza tym, wiesz, ty po pierwsze, nie możesz się czuć ze sobą za dobrze, bo ludzie cię i tak zjedzą, więc z tym body positive'em to nie przesadzaj bez względu na efekt, bo wiesz, jak będziesz gruba, to powiedzą, że się spasłaś, a ty będziesz mówiła o tym, że fajnie nikt nie swoich bioder, bo były nie takie. Jak schudniesz, to ci będą, jakby, że masz anoreksję i nie zadowolisz ich, a jakby rozścieczysz tym, że siebie akceptujesz, nie możesz tego zrobić. To jest absolutnie wykluczone, to jest jakby, myślę, że za co Ewy nienawidzą? Za co nienawidzą? Za to, że jest piękna? Ileż to roboty! Za to, że ona mówi otwarcie, że siebie lubi. No jak? Ty no jak? Nie możesz. Ty nie możesz. Nie dokładajmy sobie zmartwień, tak? Nie, ja mam tyle fuck-upów, że to jest ciężkie, no, ale staram się. Nie wkurzaj ludzi, po prostu nie, wiem. Coś, tak? No dobra, ale poczekaj, bo jeszcze tak, bo jeszcze rozmawiałyśmy o tym, że przydałoby się też wziąć do tego pokoju, bo tak, mówisz rodzinie, że nie mogą wchodzić, więc nie dostarczą ci jedzenia, więc to jest jakby podstawa, czyli tak, musisz mieć wszystko ze sobą, bo to tak, wiesz, wyobraź sobie, że ćwiczysz jogę i masz tam, nie wiem, pozycję zdechłego psa i, nie wiem,
jelenia na rykowisku i przerywasz to, bo idziesz po kiełbasę. No nie, to już musi być przygotowane, bo ty jesteś w pewnym ciągu, to jest pewien rytm, to jakby organizm, nie możesz, jakby jesteśmy przybodźcowani, to klucz polega na tym, żeby się skupić na jednym. Teraz pięknieję, teraz chudnę, teraz jestem lepszą wersją samej siebie, wypiłam dzisiaj 3 szklanki wody, jestem czystością, spokojem i dobrem, no. Dobra, a jeszcze mi powiedz, co z makijażem, bo to ty masz bardzo dużo takich tutoriali, jeżeli chodzi o makijaż, czyli tak, konturowanie... Niektórzy mówią, że naturalnie trzeba być, ale umówmy się, kto raz próbował wyjść do marketu bez makijażu, to od razu usłyszał, że ma grypę, także ja bym się nie afiszowała. Tak, temperaturę teraz mierzą, no to nie ma co ryzykować. No jakby to nie jest to roboty, no tam blendowanie, że cały ta, wiesz, manipulacja światłocieniem, no jak dobrze się wyrobisz, to ile cię to może zająć? Co ty masz do roboty? Co, książkę będziesz czytać? Co no jest tak. ważniejsze? No i jeszcze bardzo ważne to, co podkreślasz, żeby szyja była biała, no bo jakby nie ma co marnować produktu. Czyli tak, golf, nawet zajrzyjcie dzisiaj... na profil dup, które się znają. O tym w ogóle te wszystkie tutoriale są nadzieją dla nas wszystkich. Zobaczcie przed i po, dla każdego jest nadzieja. Można mieć parcha na ryju i namalować to wszystko od nowa. Pytanie, czy nam się chce, prawda, żeby ludzi wkurzać swoją urodą. Bardzo ważne jest to, żeby kończyć na wysokości szyi, żeby to było wiadomo, jak wygląda kolor naprawdę, żeby było widać, ile pracy jest włożone, prawda? Że cię zmęczyliście, że potraficie, że to nie tak było dane od Bozi po prostu, że się niektórzy ładni rodzą. No, tu ciężka praca. My w Polsce bardzo cenimy, jak ludzie ciężko pracują. Jak ktoś ma lekką pracę i nie daj Boże ją lubi, to nie ma takiej możliwości, żeby był doceniany i lubiany. Jeszcze nie daj Boże nie będzie ładny, tak? To już jakby zaorane. Nie. A ty jesteś jednak w grupie ryzyka, bo masz płaski brzuch i nie pierdol, dobra? Bo już jesteś po prostu ale wiesz co, widzisz jak się mocno maluje. No muszę jakoś tam równowagę szukać. No zwracasz uwagę. Ja dobrze mam nie jest bez makijażu, więc ja tak... Szybko ruszam głową, nie? Żeby się rozmówca nie mógł skupić. Nie bardzo polecam też. No dobra, to czyli co, w zasadzie to mamy, czyli makijaż na trening przydaje się, buty na wysokim obcasie przydają się. Okay. Wiesz, jak to jest z byłymi, oni zawsze mogą spotykać, kiedy jesteś niegotowa, więc lepiej żebyś bądź gotowa, żeby cię kurwa nikogo nie chcesz do domu nie właził, tak? Nawet tego wynajętego. To jest prawda. Mamy to, czyli tak, za tydzień, co, 2 razy w tygodniu wizualizować, daje radę z lewą? Ja już widzę, że twarz ci wyszczuplała, nosek optycznie po prostu jak spod skalpela, naprawdę, jak takiego najlepszego warszawskiego chirurga Primasa. Czuję, jest różnica, naprawdę. I tutaj sobie lepiej światło zrobię. No, powiem ci, że jakoś szczupy. Mów sobie szczupy, a jak ktoś cię krytykuje, to po prostu powiedz, że jest hejterem. Ja ileż wiem. To roboty, ja naprawdę. To nie jest trudne. No po prostu. Moja mama zawsze mówiła, jak mnie chłopcy nie chcieli, nikt się ze mną nie chciał bawić i nie prosił mnie do tańca, że mi zazdroszczą. Zawsze tak mówiła. Także na boki się z tym mam, że ludzie nie mogą udźwignąć tego, jak jestem ekstra. No dobra, to słuchajcie, czyli mamy to. Ewa, mam nadzieję, że będzie z nas dumna, no bo są rady, są bezpośrednie jakieś takie uwagi dla czytelników, dla naszych. Ale jednak może być bezpieczne, jakby tak jak zapowiadałam, idę wypełnić, bo żeby brzuch był płaski i twardy, to trzeba, bo tu jest puste, tak? Więc trzeba to wypełnić, tak? Ja wiem, to jest najlepsze, no bo wtedy jakby jesteś, masz usztywnienie i jakby wszystko działa, no. Jest, brzuch jest podstawą silnego kręgosłupa. Brzuch musi być, że tak powiem, masywny, silny, bo silny. On jednak to całe ciało, tak? Nikt ja o tym nie mówi. No bo warto do tego wrócić, więc ja po prostu, żeby mi kręgosłup nie siadł. Ten moralny szczególnie, bo w internecie to człowiek jest na każdym kroku kuszony po prostu, tak? A masz jakichś swoich ulubionych ekspertów w tej to dziedzinie? To jest ta moją matką, tak? Ona jest moją dziedziną, ona jest mną. Ja to życie tak się czuję, że nawet jak chciałam ale być ładna... Ale prawdziwą, a mi chodziło o takich... Czy na przykład mistrzów wizualizacji, coachów, wiesz, czy masz... Różne te przygody odbywamy, jak człowiek wystąpił pierwszy raz w telewizji w 2011, co sprawiło, że ludzie w rodzinnym niewiadomie to normalnie się ze mnie śmiali, ale potem to już cześć mi mówili jakby z drugiego końca, że dzwonili do mnie, żeby mi cześć powiedzieć. I jakby występowałam tam z Anią Muchą, Ani może nie pamiętać, chuj, nieważne. Ania mnie uczyła, jak się staje, tak żeby biodra robić, w sensie jak się ich nie ma, nie? Bo tam na przykład się ulało coś, jak jeszcze człowiek nie wiedział, jak się wizualizuje, nie? Czy jak się ubiera, czy jak się pasek zapina, żeby udawać, że ma się talię. I jakby tak było. A to były czasy, w których jak siedziałam z Anią w restauracji, to udawałam, że nie jestem głodna, bo mnie nie było tak na nic. A chciałam tylko wrzątek do kaszki takiej z marketu dla mojej córki, a jej córka jadła wtedy wszystko z restauracji. Ja mówiłam, tak, wszyscy jesteśmy równi, jakby mogę wszystko, jakby czuję to właśnie. Teraz to kurwa czuję, że to jest jakby wszystko w zasięgu ręki. Kupię sobie smutersa, także ja wierzę, po prostu wierzę, możemy wszystko. Zadziałało, no patrz, idealnie jest.
A patrz, jestem głodna teraz? No nie, no patrz. Widziałam, że będzie inaczej, wszystko się zmieniło. Na przykład nie siedzę już przy stole z ani muchą. Ale dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego stół nie jest pełny? Bo nie doprecyzowałam wizualizacji. Otóż to. Tak myślałam. Ja mówiłam. No dobra, to ja teraz idę w te pośladki, w uda i w to, tak, że daję radę na treningu z Ewą. Okej, okay, no to mamy to. Dajesz, spoko. Jak nie, to po prostu powiedzieć, że jest hejterką. Albo że ci nie zrozumiała. Albo przeproś, że ją uraziłaś. To jest takie modne w internecie, jak się coś źle zrobi, to się po prostu przeprasza ludzi za to, że są kretynami i nie zrozumieli. Idź to. Ja biorę od ciebie wszystko. I zobacz, jaka jest waga słowa. Chciałam żyć z pisania, nie doprecyzowałam, jakie pisanie mi chodzi. Opisywałam kolory lakieru do paznokci. Pisałam. Płacili, żyłam z pisania. O to chodziło, no nie do końca. Ale skąd życie miało wiedzieć? Nie, to trzeba doprecyzować. Dobra, to jeszcze na koniec twoja książka i nasz hit. Ojej, to product placement. Jeszcze zamawiałam, nie robiłam dwóch live'ów. Jestem tak ogarnięta, że nawet live'a nie potrafię zapisać. Skiepsz to jeszcze raz, Fiocha, cię znajdę, naprawdę, może być dojadę. Także. Ale nie, słuchajcie, wywaliło mi tego live'a, naprawdę, więc chciałam takie szybkie podsumowanie, bo to było warte, żeby to zostało w internecie. Jak jest napisane, to można czytać w swoim tempie, bo rozumiem, że jak gadam, to ciężko nadążyć, także to zdążycie. Historię ja się nawet nie wbijam w to, co mówisz, bo nie nadążam. Nie ma szansy, dlatego jak jestem w internecie, bo na życie ludzie by mnie nie lubili. Także w Empiku mam wątpliwość, na stronie wielkiej litery mam wątpliwość. Kupujemy i mam nadzieję, że śmiejemy się do spuku i że zabieracie mnie na kocyk wakacji, że będziecie wysyłać mi screeny, że w sumie to nigdzie nie pojechaliście, bo was nie stać. I SMS-y ale będziecie będziemy na ciebie wysyłać, na pewno. Co? SMS-y na ciebie będziemy wysyłać, okej? Okay? Jak tylko wezmę udział w jakimś konkursie, to poproszę. Machu, wysyłajcie i tak! Wizualizuj, że bierzesz udział. Tak. Dobra, tak. Puszczamy twoją ulubioną piosenkę na koniec, tańczymy i kończymy to. I mam nadzieję, że szybko spróbować to zapisać. Tylko poczekaj, Adusia, powiem tylko, bo oni pytają o to podpisy. Ja 23 swoje urodziny będę na magazynie z broseczką, z długopisikiem podpisywać taką ilość książek, jaką tylko i wyłącznie dam radę, ile mi siła w rękach pozwoli, bo nie mogę do Warszawy jeździć częściej, gdyż mam dziecko, a przedszkola nie funkcjonują. I od tego, które książki będą zapisane, pierwszeństwo mają te zamówione przez stronę wydawnictwa, tylko już ich jest kilka tysięcy. Ja stanę na rzęsach, ja sobie amputuję i przeszczepię rękę, będę podpisywać nogą, ale nie mogę obiecać, że kilka tysięcy dam radę, także proszę o wyrozumiałość i mam głęboką, gorącą, bezbrzeżną nadzieję, że będzie okazja się spotkać bezpośrednio po prostu. I wtedy wam napiszę, podpiszę wam każdą książkę, jaką będziecie chcieli przynieść, łącznie ze słownikiem ortograficznym, kurwa, co tylko chcecie, naprawdę. Ja kupuję książkę, zamawiam książkę i wizualizuję, że mam podpis. Idę w to. I mordo będzie mordo. Będzie. Love you, jesteś najlepsza, nie przerywam, bo to nie ma sensu. Nie spieprz tego zapisu. Nie spieprz, idę zapisywać. Dziękuję ci bardzo i trzymaj kciuki za live z Ewą. Dobra, idzie teraz hit twój, a na koniec hit dla Ewy. Uwaga. Me too. Dobra, jedziemy z tym. Tańczymy teraz. Na koniec. Drugi raz live. Ja to się dzisiaj narobiłam, naprawdę. Zaproszę cię do 3 razy sztuka. I spikerzy to nie mają łatwo. Tańcz się z nami. Jest okazja do świętowania, może mi się zapisze ten live. Znacie ją, bo gramy też często u mnie na biforach to. Puszczę teraz drugą piosenkę, którą często gramy u mnie. O, to jest ta sama. Uf.
Zobaczcie, jak sobie zrobiłam ładnie. Specjalnie dla Radomski. No, światełko Boga, tam takie. Ja sobie na przykład zrobiłam pytanie, zniszczyłam tam w You got the light. Ooh. Rozłączam się, puszczamy coś dla Ewy i idę szybko to zapisać. Przysięgam, że w ogóle nie opisuję tego. Bo nie znajdę. Dobra. Do zobaczenia, jesteś najlepsza.